Cześć, Dehilpidero, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku potwierdzonych transferów. Mamy za chwilę początek okienka, więc to idealna pora, aby rozpocząć zimowe wydanie potwierdzonych transferów. Oczywiście te transfery, które zostaną sfinalizowane 1 stycznia, zostały już uzgodnione w ostatnich tygodniach bądź miesiącach, więc dzisiaj właśnie te pierwsze transfery zostaną przeze mnie zaprezentowane. Przy okazji chciałbym Was zaprosić na serię, która już niedługo wystartuje na moim kanale. Będzie tam wszystko o futbolu. Najlepsze momenty, największe ciekawostki, newsy, no i momenty w takim właśnie stylu jak teraz. Idealna gra na jeden kontakt. To i wiele, wiele więcej będziecie mogli oglądać po nowym roku we wtorek w ramach nowego formatu Szajby Futbolu. A teraz już rozpoczynamy odcinek transferowy i na pierwszy ogień leci piłkarz z Argentyny, którym jest Ezequiel Palacios. Palacios to 21-letni środkowy pomocnik, reprezentant młodzieżowy Argentyny, również reprezentant już dorosłej reprezentacji i zawodnik odchodzący z River Plate do Bayeru Leverkusen. Niemcy płacą za niego 21,5 miliona euro, a Palacios to jeden z najwyżej ocenianych zawodników młodego pokolenia w lidze argentyńskiej, więc z pewnością ma w sobie mnóstwo potencjału i ta cena nie wzięła się z przypadku i Bayer Leverkusen celuje, aby ten zawodnik stał się ich naprawdę liderem środka pola na wiele, wiele lat. Drugi dzisiaj zawodnik to Strahinja Pavlović. Pavlović, który ma zaledwie 18 lat. Tak, brzmi to bardzo, bardzo zaskakująco, ale 18-latek z Serbii, który do tej pory grał w klubie Partizan Belgrad, od nowego roku będzie piłkarzem francuskiego AS Monaco. 10 milionów euro, duża kwota za 18-latka z Ligi Serbskiej. No ale właśnie, to jest środkowy obrońca, który ma za sobą już wielkie doświadczenie na arenie europejskiej. Grał w Lidze Europy wszystkie 6 spotkań, więc zaprezentował się w nich bardzo mocno i przykuł uwagę zespołu z Ligi Francuskiej, który wyłożył naprawdę niemałe pieniądze, ale sam Pavlović jest oceniany na naprawdę bardzo, bardzo dobrze prosperującego środkowego obrońcę. Idziemy dalej. I tutaj mamy Uriela Antunie, który przychodzi z Manchesteru City do zespołu Chivas, bardziej znanego jako Deportivo Guadalajara. Może Was to zaskoczyć, gdyż Antunia w Manchester City raczej nie był często wystawiany, a właściwie nie był w ogóle wystawiany, gdyż w 2017 roku trafił do drużyny U23, a następnie był wypożyczany kolejny do Groningen, do LA Galaxy, no i teraz będzie już sprzedany do Chivas, ale jest to i tak bardzo dobry ruch ze strony właścicieli klubu z Manchesteru, no bo on nie zagrał żadnego meczu nawet w pierwszym zespole, a i tak na nim bardzo mocno zarobili. A Chivas dołożył do tego bardzo dobry sezon w MLS-ie, ostatnio właśnie w LA Galaxy. Po Antuni czas na Michaela Hectora. Jest to reprezentant Jamajki, który, jak sami widzicie, przechodzi z Chelsea. Kolejny transfer z wielkiego klubu, ale on w tym zespole praktycznie nie grał. Nie grał w tym sezonie ani jednego meczu w pierwszej drużynie, zagrał tylko 2 mecze w drużynie rezerw, a mimo to Fulham wykłada za niego 9 milionów euro. Naprawdę niemała kwota, no wiadomo, 9 milionów w obecnym futbolu to są tak naprawdę frytki, ale biorąc pod uwagę, że Hector ma 27 lat, Chelsea nie miał żadnej pozycji i przychodzi do Championship, to te 9 milionów wcale tak małe nie są. No, popatrzmy na jego statystyki kariery. Większość meczów, a właściwie 153 mecze Championship, 53 mecze czwarta liga angielska. Owszem, zagrał jeden sezon w pierwszej Bundeslidze, ale poza tym nic. Nic na poważnym futbolu nie ugrał, a Chelsea sprzedaje go za 9 milionów. Moim zdaniem całkiem ciekawy deal. Teraz czas na Takumiego Minamino, jeden z najgłośniejszych transferów ostatnich
dni tygodni. Dobrze wiemy, jak prezentował się Japończyk w meczach Ligi Mistrzów. Naprawdę wzbudzał ogromny zachwyt na twarzach kibiców Red Bulla. Imponował bardzo mocno, potrafił zakręcić piłkarzami Liverpoolu, piłkarzami Napoli i nie stwarzało mu to większych problemów. Ma 24 lata, za sobą kilka sezonów w lidze austriackiej, no i teraz trafia do Liverpoolu za 8,5 miliona euro, co według mnie jest niesamowitą promocją, no bo jest to już sprawdzony piłkarz na poziomie europejskim, tak jak powiedziałem, zaprezentował się bardzo, bardzo dobrze na tle solidnych rywali w Lidze Mistrzów i pokazuje niemałe umiejętności na przyszłość. Ma też dopiero 24 lata, więc przed nim jeszcze najlepsze. No i to 8,5 miliona euro za 2-3 lata może się okazać jak paczka orzeszków. Przechodzimy dalej. Adam Buksa tym razem gości na naszej liście. Polak przychodzi z Pogoni Szczecin do New England Revolution. Jest to kolejny piłkarz z Polski w MLS-ie. Działacze New England Revolution zapłacili za Adama 4,5 miliona euro. Były zawodnik Zagłębia Lubin bądź też Lechii Gdańsk. W obecnym sezonie prezentował się bardzo dobrze. W poprzednich sezonach również prezentował się całkiem przyzwoicie, był ewidentnie liderem ataku Pogoni Szczecin, no i w efekcie trafia do MLS-u. Niektórzy zarzucają mu, że idzie tam tylko i wyłącznie zarobić, nie skupia się na rozwoju piłkarskim, nie zależy mu na graniu w dobrej lidze i wypisuje się z gry w reprezentacji Polski. Ja powiem tak, Buksa na ten moment, jeżeli chodzi o reprezentację, to jest może czwartym albo piątym, albo nawet i szóstym do gry, no bo jednak przed nim jest Robert Lewandowski, Milik, Piątek, wydaje mi się, że też Kownacki oraz Świderski. No a w Ameryce zarobi kilka milionów dolarów za sezon, zarobi potężne pieniądze, zwiedzi naprawdę bardzo efektowne i interesujące miejscowości, będzie żył w świetnym kraju, także wspomnienia na pewno zostaną mu na całe życie. No a poza tym, nie każdy zawodnik jest stworzony do gry w topowej lidze, nie każdy zawodnik musi iść do Serie A, do Bundesligi. Adam Buksa chyba doskonale o tym wie, że miałby pewnie problem, żeby złapać tam regularne minuty, więc wybrał klub, w którym powinien grać bardzo dużo, powinien strzelać bramki, być może bić rekordy, przy okazji dobrze zarabiać i dobrze żyć. Pamiętajmy, to jest Boston. No to nie jest jakaś byle jaka miejscowość, bądźmy szczerzy. I teraz przyszła pora na bardzo ciekawego zawodnika, o którym chciałbym powiedzieć kilka zdań. To jest Hakon Evjen, 19-latek z Norwegii. I dlaczego jego transfer jest taki ważny? Zespół AZ Alkmaar zapłacił za niego 2,5 miliona euro, no ale posłuchajcie tego, 19-latek, skrzydłowy, Norweg, Liga Norweska najlepsza w kraju, a on zaliczył taki sezon, 29 meczów rozegranych, 13 bramek strzelonych, 6 asyst, 19 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, zaliczył ten 19-latek. No jeżeli w Polsce zdarzyłby się taki piłkarz, który w tym wieku zaliczyłby takie statystyki, to wszyscy by go uznawali za następnego Błaszczykowskiego, za nowego gwiazdora na przyszłość, transfer minimum 10 milionów euro, a tutaj widzicie tylko 2,5 miliona zapłacone za tego Norwega. I naprawdę warto zwrócić na niego uwagę, bo on zrobił bardzo ciekawy krok w karierze. Nie wyjeżdża od razu, jak tu w Polsce na przykład, do Serie A, czy też do Bundesligi, tylko jedzie sobie spokojnie, Holandia, AZ Alkmaar, tam dają szansę młodym zawodnikom. Ja będę czekał na jego rozwój, bo to może być bardzo dobry piłkarz za 2-3 lata w topowej lidze europejskiej. I na koniec tego odcinka transfer weterana, Javier Mascherano po efektownym zarobku w Chinach powoli zmierza ku końcowi kariery i przechodzi za darmo z Hebei Fortune do Estudiantes La Plata, wraca do swojej ojczyzny. Ja sprawdzałem jego CV, sprawdzałem jego historię. Myślałem, że Estudiantes to jest jego klub, w którym się wychował, wypromował, ale tak nie jest, bo on właściwie w poważny futbol wchodził z klubu River Plate. Sprawdzałem też potem, czy przypadkiem te kluby nie mają jakiejś wielkiej rywalizacji, czy to nie będzie jakiejś dramy na linii kibice River Plate Mascherano, ale chyba nie. Nie ma tam za bardzo na Wikipedii wzmianki o tym, żeby te kluby prowadziły jakąś wielką rywalizację.
No Mascheranowicz chce skończyć karierę w swojej ojczyźnie, w klubie, w swoim kraju, nie gdzieś w Chinach, gdzie nie będą właściwie go mogli aplauzować kibice z Argentyny. I to jest bardzo dobra decyzja. Mi się ten zawodnik bardzo podobał, osiągnął bardzo wiele, pokazał mnóstwo walki, dał wiele z wątroby, jak to się mówi, zostawił wiele zdrowia na murawie. No i teraz będzie mógł spokojnie zmierzać ku emeryturze. Na dzisiaj to było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki potwierdzonych transferów. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.